Serdecznie witam wszystkich radnych, a w imieniu radnych witam zarząd. Na czele z dzisiaj reprezentującym od nieobecnych pana starosty, na czele dzisiaj zarząd dzisiaj reprezentuje pan wicestarosta Rafał Wolc. Serdecznie witam. Serdecznie witam radnego sejmiku województwa śląskiego pana Mariana Gajka, czyli dyrektora powiatowego zarządu dróg. Witam przedstawiciela prezydenta, burmistrzów, wójtów, witam przewodniczących rad powiatów zawierzyńskich. Serdecznie witam zastępcę komendanta Policji Powiatowej, pana Mariusza Kurasa. Serdecznie witam szefa sanepidu Wiesława Lechnowicza. Witam komendanta Państwowej Straży Pożarnej, pana Marka Piotaka. Witam lekarza, powiatowego lekarza weterynarii Ireneusza Gewalda. Witam przedstawiciela organizacji społecznych i politycznych. Witam dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych. Witam media. Witam wreszcie wszystkich tych, którzy chcieli przyjść na dzisiejsze obrady 46. sesji Rady Powiatu Zawierzyńskiego. Radni otrzymali materiały zgodnie ze statutem, zgodnie z ustawą powiatową. Materiała była propozycja porządkowa. Od tego czasu zmieniło się, ponieważ na ręce przewodniczącego rady odpłynęło pismo pana starosty, które pozwolę sobie czytać. Pan Adam Rosak, przewodniczący Rady Powiatu Zawierzyńskiego. W imieniu zarządu powiatu zawierzyńskiego wnoszę o rozszerzenie porządku obrad 46. sesji Rady Powiatu Zawierzyńskiego w dniu 27 lutego 2014 roku poprzez dodanie punktu brzmienia. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierzyńskiego w 2014 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zaopiniowanie uchwały powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Wewnętrznych w sprawie wyrażenia opinii do przedmiotowego projektu uchwały. Uzasadnienie. Informacja o dokonaniu przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podziału środków na zadania realizowane przez samorządy powiatowe wpłynęła w dniu 18 lutego 2014 roku. Dokonanie podziału środków PETRO na 2014 rok na obecnej sesji pozwoli na jak najszybsze uruchomienie planowanych funduszy ze względu na duże zainteresowanie osób niepełnosprawnych uzyskaniem dofinansowania. Pytam Wysoką Radę, czy są inne uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę. Pan radny Jan Zamora. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, w związku z tym, że nie ma pana starosty, mam tutaj kilka punktów, które bym chciał wprowadzić do porządku obrad. No ale nie wiem, czy ktoś będzie potrafił odpowiedzieć na te pytania, dlatego przygotowałem też wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wniosek jest podpisany przez 7 osób, w każdej chwili go złożę. Ale w związku z tym, no nie wiem, czy członek zarządu, pan Barczyk, będzie w stanie odpowiedzieć na pytania, które mu zadano. No, niby dzisiaj reprezentuje pana starostę, pan wicestarosta, ale pan Barczyk też bierze za coś pieniądze, no to być może jest w stanie odpowiedzieć. I tak. Decyduje się pan? Dwie zmiany do porządku obrad, no ale w takim razie będzie trzeba sesję nadzwyczajną zwołać, bo ja bym chciał, żeby jednak pan starosta się ustosunkował do moich Jeżeli można, panie radny, czyli to wszystko, co ma sesję nadzwyczajną, to nie ma potrzeby tutaj zgłoszenia. A dlaczego nie ma? No bo odpowie pan wicestarosta, a usłyszymy później z ust pana starosty, co nam pan starosta powie, bo być może będą jakieś rozbieżności. Czyli mówił pan o zmianach do porządku sesji dzisiejszej?
tak, powiedzieć o zmianach do porządku dotyczących dzisiejszej sesji. I tu punkt pierwszy, informacja zarządu powiatu co do sposobu i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych w starostwie w latach 2009-2013. I tutaj bym z tego jeszcze wybrał, to jest jeden punkt. I drugi, zlecenie komisji rewizyjnej przeprowadzenie doraźnej kontroli w starostwie powiatowym w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. No i to by były te dwa punkty, bo tutaj jeszcze no, chciałbym usłyszeć z starosty, co on tam, po prostu co on nam powie, bo jeśli jego odpowiedź będzie niesatysfakcjonująca, to wprowadzimy pod porządek obrad też zmniejszenie płacy dla starostów. No bo w firmie, w której jest bałagan, no nie można wynagradzać prezesa. No to tyle tylko, panie przewodniczący. Proszę powtórzyć treść drugiego, bo nie zdążyłem zapisać. Zlecenie, muszę tutaj podpisać. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Zlecenie komisji. Zlecenie komisji rewizyjnej. Przeprowadzenie doraźnej kontroli w starostwie powiatowym w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeśli pan chce, to jeszcze panu dodam punkt A. Dyskusja, punkt B. Głosowanie. Dziękuję.
ustawowego składu rady. A ustawowy skład rady wynosi 25, a prezydenta nie musi być na 13. I propozycja druga, którą zgłosił pan radny Jan Zamora, zlecenie komisji rewizyjnej przeprowadzenia doraźnej kontroli w sprawie kontroli prowadzenia ciekawą. Przy czym tego tak wprost nie można zmienić, ja tylko dodam o procedurze, ponieważ komisja rewizyjna przedstawiła swoje propozycje kontroli. Sprawa musiała dotyczyć zmiany planu pracy komisji rewizyjnej. Ale to mniej więcej wychodzi na to samo. To samo tematu niejako zostanie zgłoszone. Przegłosujemy. Wnioskodawcą jest pan radny Jan Zamora. I dlatego przystępujemy do głosowania. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Zlecenie komisji rewizyjnej przeprowadzenia doraźnej kontroli w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Proszę o głos. Bardzo proszę, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Co prawda statut dopuszcza poszerzenie zakresu kontroli komisji rewizyjnej poza załącznikiem, który jest uchwał, wytyczył na rok ubiegły na cały 2014 kontrolę, ale ja myślę, że jest to specyficzny temat i dobrze może by było się zastanowić, jeżeli już chodzi o taką komisję, żeby powołać w ogóle dodatkową komisję, bo cóż z tego, że zwrócimy komisję rewizyjną, będziemy musieli powoływać biegłych rzeczoznawców, bo komisja rewizyjna nie specjalizuje się w sprawach finansowych. Więc proszę się zastanowić tam, czy powołać dodatkową komisję, jeżeli państwo wnioskujecie, czy zlecać komisję rewizyjną. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu przewodniczącemu komisji rewizyjnej. Bardzo proszę, pan radny Jan Macierzyński. Panie przewodniczący, panie pośle, Wysoka Rado, szanowni państwo. Panie przewodniczący, ja bym prosił, żeby pan reagował natychmiast, jeżeli o coś chodzi. Ja miałem jeszcze uwagę do poprzedniego punktu, a pan dopuścił już dyskusję w następnym punkcie. Chcę powiedzieć tak. Z głosowania, które zostało przeprowadzone na tym punkcie pierwszym wniosku pana Jana Zamory, wyszło, że 8 było za radnych, 5 przeciw i 5 wstrzymało się. To jest 18. I u nas jest następny. Radny nie ma obowiązku podnosić w każdym momencie rękę. No co ja zrobię, jak nie wszyscy podniesie rękę? Nie ma. Bóg pan wrzucał, wniesie reasumpcję głosowania. A pan nie mógł? Pan nie chciał? Nie, nie. Rozumiem. Ja uważam, że normalne, że nie wszyscy podniesie rękę. Nie, nie. Bo trochę inaczej pan uważa, bo jak któraś tam uchwała pan... Nie udzieliłem panu głosu. Panie radny Zamora, w związku z powyższym, że padły takie dwie informacje. Pytam, czy nadal otrzymuje pan informację o tym, o rozszerzeniu porządku obrad, czy głosujemy, czy nie? Bardzo proszę pana radny Lewiarz. Tak jest, panie radny. 15 punktów.
Rady Zamarata z tymi informacjami. Otrzymuje pan? Oczywiście, na co pan mówi. Przystępujemy do głosowania tego punktu, o którym mówił pan, propozycji rozszerzenia porządku obrad, czyli zlecenie komisji rewizyjnej i przeprowadzenie doraźnej kontroli w sprawie kontroli prowadzenia księg rachunkowych. Pytam, kto jest za rozszerzeniem? Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja tutaj odnośnie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Myślę, że w chwili obecnej powoływanie dodatkowego tworu, który byłaby jakaś nadzwyczajna komisja, no nie ma sensu, bo posiadamy statutową Komisję Rewizyjną i zawsze Rada może uzupełnić o swoich przedstawicieli ze składu Rady, jak również można, ta komisja może zażyczyć sobie ewentualnie ekspertów, którzy zajmą się na sprawach rachunkowych. I myślę, że nie powinniśmy mnożyć bytów, czyli jakby powoływać kolejnego ciała, bo to będzie długa procedura, a mamy statutową komisję, ta komisja powinna się zapoznać i dowiedzieć się, jakich ekspertów i czy w ogóle będą potrzebne. I myślę, że można zlecić nadzwyczajne, bo sytuacja jest nadzwyczajna, to, że plan był inny, a mamy nadzwyczajną sytuację, no powinniśmy jednak tę sprawę sami wewnętrznie też wyjaśnić jako Rada. No, myślę, że skoro sprawy się toczą w prokuraturze, no jak możemy nie reagować. Ja myślę, że wszyscy panowie będą za tym, aby sprawę jak najszybciej wyjaśnić. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za tym, aby rozszerzyć porządek obrad o punkt, który zgłosił radny Proszę Państwa, będzie przerwa za chwileczkę. Przystępujemy do głosowania rozszerzenia porządku obrad o punkt. Pytam, kto jest za rozszerzeniem porządku obrad o tę propozycję. Kto za, proszę o podniesienie ręki do góry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, proszę trzymać. 7, 8, 9. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4. Stwierdzam, że wniosek przepadł. Ustalam rozszerzenie porządku obrad o punkt, który zgłosił pan starosta, który Rada zaakceptowała, umieszczam w punkcie 12. Po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. I obecnie proszę pana starosta o... Przepraszam. Przystępujemy do przyjęcia protokołu z dwóch poprzednich sesji. Z 23 grudnia 2013 roku. Pytam Wysoką Radę, czy są uwagi co do treści zapisów protokołu z uchwały protokołu z 23 grudnia 2013 roku. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? To jest. Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada zdecydowała o przyjęciu protokołu z obrad 23 grudnia 2013 roku. I jeszcze protokół z dnia 6 lutego. To jest ta sesja nadzwyczajna, która odbyła się tutaj na tej sali. Z 6 lutego 2014 roku. Pytam, czy są uwagi co do treści zapisu protokołu z obrad sesji 6 lutego 2014 roku. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 6 lutego 2014 roku. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Nie wszyscy, liczymy głosy. Proszę o podniesienie ręki do góry. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 1, 2. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada zdecydowała o przyjęciu porządku obrad. O przyjęciu protokołu z sesji 6 lutego 2014 roku. Obecnie proszę pana starostę, pana wicestarostę.
Rafał Korca o złożenie sprawozdania z działalności zarządu Miałku z okresu poprzedniej sesji. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, chciałbym złożyć sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny. Tak, w okresie od ostatniej sesji zwołanej zgodnie z harmonogramem pracy Rady Powiatu, która odbyła się 23 grudnia ubiegłego roku, Zarząd podjął 9 posiedzeń w następujących terminach. Są to 23 i 30 grudnia, 10, 14, 21, 29 stycznia, 28 stycznia oraz 6, 11 i 26 lutego 2014. Na posiedzeniach Zarząd Powiatu zajmował się m.in. następującymi sprawami. Podjął uchwałę w sprawach zmian w budżecie powiatu na 2013 i na 2014 rok oraz zmian w planie finansowym. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023. Uchwalenia planu finansowego do budżetu powiatu na 2014 rok. Zmiany uchwał w sprawie udzielenia Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu pożyczki ze środków budżetu powiatu zawierciańskiego. Zmiany dotyczą przesunięcia terminu spłaty rat dwóch pożyczek udzielonych Szpitalowi w 2009 roku w łącznej wysokości 600 tysięcy złotych. Powierzenia pani Jolancie Robeckiej stanowiska dyrektora Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Kandydatura pani Jolanty Robeckiej na powyższe stanowisko została wyłoniona w postępowaniu konkursowym, które przeprowadziła komisja rekrutacyjna powołana w tym celu odrębną uchwałą. Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi z dniem 1 kwietnia bieżącego roku. Podjęte przez zarząd uchwały związane z zadaniami z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi dotyczą przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w 2014 roku, ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie publicznego reintegracji społecznej, społeczno-zawodowej 40 uczestników projektu systemowego pod nazwą Śląskie Sprawy i Wsparcie Osób Niepełnosprawnych w Aktywizacji Zawodowej w ramach priorytetu 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.4 Niepełnosprawny na rynku pracy. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w obszarach następujących. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna i przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacja lokalnego rynku pracy. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Oferty konkursowe na realizację zadań organizacje pozarządowe mogą składać w terminie do dnia 5 marca bieżącego roku. Odrębną uchwałą ogłoszony został nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych powiatu. Zarząd ponadto podjął uchwałę w sprawach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku, ustalenia liczby uczniów w oddziałach klas pierwszych w roku szkolnym 2014-2015, ustalenia planu oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2014-2015. W roku szkolnym 2014-2015 planuje się utworzyć 41 oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych na młodzieży, w tych 16 oddziałów liceum ogólnokształcącego, 20 oddziałów technikum i 4 klasy zasadniczej szkoły zawodowej plus 1 oddział w zespole szkół specjalnych imienia Marii Grzegorzewskiej. W szkołach dla dorosłych planuje się uruchomić 10 semestrów pierwszych, w tym 4 liceum ogólnokształcącego i 6 szkoły policjalnych. Ponadto planowane jest uruchomienie 5 kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Po 2 w zespole szkół imienia Hugona Kołłątaja w
zatwierdził do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pod nazwą Czas na staż, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowych w Zawierciu do podpisania umów na dostawę dystrybucji energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych powiatu zawiercińskiego, a także upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do reprezentowania powiatu przy realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2014 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do składania wniosku w ramach programu Erasmus Plus. Zarząd podjął uchwały dotyczące gospodarowania mieniem powiatu, na mocy których wyraził zgodę na wystąpienie w formie przetargowej przy zawarciu umów najmu, dzierżawy i użyczenia lokali użytkowych lub pomieszczeń znajdujących się w budynku starostwa powiatowego, budynku szpitala powiatowego i na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, a także sal gimnastycznych i hal sportowych znajdujących się w szkołach powiatowych. Pozostałe uchwały podjęte przez zarząd w okresie sprawozdawczym dotyczyły powołania komisji do spraw przeglądu obiektów budowlanych stanowiących gminie powiatu zawiercińskiego, powierzenia zespołowi dyrektorów zespołów ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek w Zawierciu, przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w ramach programu wyrównywania różnic między regionami 2 w obszarze D projektu pod nazwą Reabilitacja barier transportowych zespołu szkół i placówek specjalnych gminy Manie Grzegorzowskiej w Zawierciu poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zobowiązania jednostki do realizacji tego zadania. Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu w programach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020 razem. Konsultacje przeprowadzone są w terminie od dnia 18 lutego do dnia 21 marca w formie zapytania ankietowego. W zakresie innych zagadnień problematyki rozpatrywanej na posiedzeniach zarządu powiatu wydał decyzję w sprawach udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz ośrodka usług opiekuńczo-wychowawczych w Zawierciu, wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomości ustanowionego na rzecz ośrodka usług opiekuńczo-wychowawczych w Zawierciu, ustanowienia trwałego zarządu na rzecz ośrodka na części nieruchomości budynku szkolnego, pomieszczenie wspólne oraz oddziałów nieruchomości gruntowych, ustanowienia trwałego zarządu na rzecz PZPR-u na części tegoż budynku, pomieszczenie wspólne oraz na udział nieruchomości gruntowej. Zarząd omówił wykonanie budżetu powiatu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku ubiegłego, czyli 2016. Zarząd omówił przyjął informacje dotyczące bieżących zmian dokonanych w planie finansowym rachunków dochodów własnych szkół i placówek oświatowych, remontów i inwestycji realizowanych na drogach powiatowych w 2013 roku, uzyskanych dochodów powiatu zawiercińskiego z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2013 roku, działalności finansowej szpitala i zakładu lecznictwa ambulatoryjnego za kolejne miesięczne okresy. Jak zawsze szczególnie dużo uwagi poświęcono bieżącej sytuacji działalności szpitala. Zarząd zapoznał się z wynikami konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zapytania ankietowego. Do konsultowanego dokumentu organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków. Zarząd zapoznał się i przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Sportu za rok 2013 w sprawie otrzymanych darowizn oraz zakupionego sprzętu medycznego w 2013 roku w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego, również w Zawierciu. Zarząd wyraził zgodę na uzupełnienie środków finansowych do kwoty uzyskanej w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na zadania związane z rozbudową i przebudową budynku usługowego w Ruszczobrodzie oraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby tegoże środka. Zarząd postanowił po zabezpieczeniu środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej na okablowanie strukturalne oraz zrealizowanie robót planowanych inwestycji związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku zespołu szkół
uchylenia plena dla potrzeb funkcjonowania powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu. Zarząd zdecydował o wykonaniu robót budowlanych polegających na usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości dla budynku Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zawierciu, przepraszam, w Czarnowcu, i podjął rozstrzygnięcia w zakresie sfinansowania tego przedsięwzięcia. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w 2013 roku. Jest to spora kwota. Zarząd zajmował się sprawą dotyczącą rozliczenia wzajemnej wierzytelności w wyniku rozwiązania umowy najmu mieszkalnego będącego w zasobach powiatowych oraz sprawami dotyczącymi inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń SOR na potrzeby funkcjonowania tomografu komputerowego. Zarząd zapoznał się z protokołami z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w przedmiocie realizacji wybranych uchwał Rady i Zarządu Powiatu podjętych w 2013 roku i rozpatrzył wnioski zgłoszone przez Komisję Rady Powiatu. Zarząd omówił i przyjął materiały wraz z projektami uchwał, które były procedowane na sesji zwołanej na wniosek zarządu oraz będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Poza tym zarząd na bieżąco rozpatrywał i udzielał odpowiedzi na kierowaną do niego korespondencję. Informuję, iż w dniu 29 listopada starosta zawierciański złożył do prokuratury rejonowej w Zawierciu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W trakcie prowadzonej planowej kontroli za lata 2009-2012 stwierdzono, że część przedłożonych do kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej ksiąg syntetycznych organu prowadzonych było nierzetelnie. Wobec pracownika odpowiedzialnego za ten stan rzeczy wyciągnięto konsekwencje służbowe łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie natychmiastowym. W powyższej sprawie prowadzone jest postępowanie. Postępowanie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałbym również poinformować, że w dniach 24-26 stycznia w Zawierciu rozegrane zostały 31 Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Polski w piłce nożnej, które organizowane są w celu rozpowszechnienia kultury fizycznej. Na starcie stanęło 18 zespołów. Po 9 latach przerwy tytuł mistrzowski trafił do drużyny CMC Zawiercie. 7 lutego w hali sportowej 1 RPO imienia Stefana Żarowskiego w Zawierciu został rozegrany 14 finał Spartakiady Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Zawiercieńskiego zespołowy grach sportowych. Zawody zostały zdominowane przez gospodarzy, którzy zwyciężyli zarówno w klasyfikacji końcowej w poszczególnych grach zespołowych w kategorii dziewcząt i chłopców, jak również w klasyfikacji łącznej. Impreza odbywała się pod auspicjami Powiatowej Rady Sportu. W dniach 8-9 lutego rozegrano w Zawierciu 24 Mistrzostwa Polski Odboju w halowej piłce nożnej. Zawody te na stałe wpisały się do kalendarza imprez sportowych w naszym powiecie. Mają one na celu m.in. propagowanie tej dyscypliny sportu. W dniu 13 lutego z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się spotkanie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, w którym uczestniczył starosta wraz z włodarzami gmin z terenu powiatu oraz przedstawicielami wszystkich urzędów miast i gmin zajmującymi się na swoim terenie tematyką zwierząt. 14 lutego w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbył się finał 18 Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, w którym wzięło udział 44 młodych rolników z województwa śląskiego. Byli to uczniowie szkół rolniczych, producenci rolni. Trzecie miejsce, o czym mógłbym poinformować, w tegorocznej edycji finału olimpiady zajął uczeń ze szkoły w Czarnowcu. 18 lutego w siedzibie starostwa odbyła się narada roczna Powiatowej Policji w Zawierciu, podczas której m.in. dokonano podsumowania działalności jednostki za rok ubiegły. 19 lutego w Zespole Szkół im. Całego Dziękowskiego w Zawierciu odbył się trzeci powiatowy międzygimnazjalny konkurs techniczny. W konkursie wzięło udział 12 drużyn z gimnazjum z Zawiercia, Myszkowa, Kroczyc, Poręby i Łas. W okresie od 17 stycznia do 3 marca trwa akcja Bezpieczna Telewizja 2014 prowadzona przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku,
Akcja ta ma na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku młodzieży przebywającej na terenie, jak się mówi, na terenie powiatu tarnobrzeskiego. W jej ramach prowadzone są kontrole w miejscach wypoczynku oraz w miejscach uważanych za szczególnie niebezpieczne, m.in. w okolicach terenu wodnym. W dniach od 3 lutego do 7 marca na terenie powiatu tarnobrzeskiego przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa. W omawianym okresie członkowie zarządu powiatu brali także udział w innych spotkaniach i konferencjach poświęconych sprawom samorządów powiatowych, w tym m.in. w spotkaniu samorządowców województwa śląskiego w sanktuarium na Rynnym w Leśniowie w dniu 6 stycznia 2014, w spotkaniu noworocznym z przedstawicielami biznesu w Urzędzie Miasta w Zawierciu w dniu 8 stycznia, w dniu 10 stycznia szóstej szkoły w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanej przez Zespół Szkół imienia Staszica w Zawierciu, 21 stycznia w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, 29 stycznia w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas którego omówiony został m.in. temat dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku młodzieży przebywającej na terenach zimowych, o czym mówiłem wcześniej. 18 lutego, jak również 20 lutego w posiedzeniu Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbywało się w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. W tym zespole uczestniczy, jak Państwo wiecie, starosta Zagrzeszyński, Rafał Grupa. W dniu 20 stycznia w uroczystościach z okazji 69. rocznicy wyzwolenia Zawiercia. W Zawierciu główne uroczystości odbyły się tradycyjnie pod pomnikiem nieznanego żołnierza. Uczestniczyłem w spotkaniu, podczas którego omówiona została realizacja programu profilaktyki żywieniowo-otyłościowej dla dzieci i młodzieży. W powyższym programie od ponad roku uczestniczy Szkoła Podstawowa nr 6 imienia Jerzego Kołczaka w Zawierciu. W dniu 26 lutego uczestniczyliśmy w 37. ogólnopolskim konkursie jakości plac scaleniowych, który odbył się w Złotym Potoku. Jednocześnie chcę poinformować, że projekt scalenia gruntów przeprowadzony w ramach realizowanego przez powiat zadania na obiektach Niedobonice Grabowa zajął najwyższą pierwszą lokatę w skali kraju. W ogólnopolskim konkursie jakości prac scaleniowych zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na zakończenie pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym o godzinie 10 w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbędzie się uroczyste wręczenie PROES na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dla powiatu tarnobrzeskiego została przyznana dotacja w wysokości 1 600 000 zł z przeznaczeniem na odbudowę drogi powiatowej w miejscowości Małe Łany. Łany Małe. W uroczystości tej bierze udział starosta Rafał Grupa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do pana starosty? Bardzo proszę. Pan radny Jan Samora. Ja mam tutaj takie jedno pytanie do mikrofonu. Proszę na mikrofonu, to ja. Ale nie odjeżdżę. Ja nie wiem. Jak pan będzie regulaminowo występował, to nie. Panie przewodniczący, panie starosto, ja mam do pana takie jedno pytanie. Bo z tego, co pan tam mówił o tych księgach, to powiedział pan, że pracownik, który tak jakby powinien na jakiegoś pracownika tam zwalać się. Został zwolniony. A z moich informacji to wynika być może, że się mylę, że ten pracownik to jest na zwolnieniu lekarskim. To czy można kogoś zwolnić, jak jest na zwolnieniu lekarskim? Panie przewodniczący, pan tyle doświadczenia, może pan pomoże panu w starości i podpowie, jak to jest. Panie radny Zamora, przed orkiestrem nie wolno wychodzić. Pytanie było skierowane do pana starosty. Pan zawsze wyjaśnił, że nie konkretnie, bo to 27 listopada było, tak? Zdarzenie. A czemu to będzie dzisiaj jego odbywanie w trudnej sesji? To nie miało być odstawić sesji. Czyli na pewno nie było zestawienia. Panie, bo to dzisiaj przyjęliśmy rozwiązania od ostatniej sesji. I sobie 2 listopada przyjęliśmy sesję na rolę. Panie starosto, proszę, mógłby pan jedno zdanie?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Nie wiem, kto Pana informuje i skąd bierze Pan te informacje. To, co czytałem, mogę to powtórzyć. Natomiast stan faktycznie jest taki, że 29 listopada starosta złożył do prokuratury, to jest organ, który przyjmuje tego typu dokumenty, ale proszę mnie przeszkadzać, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ponieważ Państwo na ostatnich sesjach podnosiliście ten fakt mniej lub bardziej oficjalnie, prasa zaczęła o tym również pisać, bo jest to fakt medialny, zdecydowaliśmy się, i tu kieruję odpowiedź do Pana Doktora, poinformować Państwa w dniu dzisiejszym, ponieważ uznaliśmy, że dla wielu osób jest to temat bardzo ważny i bardzo interesujący. Ja bym się z tego, Panie Radny, nie śmiał. Z tego zrobić wielką aferę, a z drugiej strony Pan to wyśmiewa. Nie wiem, co jest Pana intencją. Jeżeli ma Pan pytania, proszę te pytania kierować do organu prowadzącego postępowanie i pozwoli Pan, że ja nie będę się w tej sprawie wypowiadał, ponieważ stosowne organy, tak jak powiedziałem, policja pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie. A co do winy, to jeszcze daleka droga. Natomiast taką mamy możliwość, jako kierownictwo starostwa, wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec pracownika bezpośrednio odpowiedzialnego za tą sprawę. I tak uczyniliśmy. Ja nie wiem, skąd ma swoje informacje i kto jest Pana informatorem. Nie wiem, w to wnikać. Dziękuję bardzo. A potem... Proszę bardzo, Panie Radny. Panie... Panie starosto, ja tylko się chciałem zapytać o stan faktyczny. Czy rzeczywiście tak jest, że jest pracownik zwolniony? Bo ja mam informację, że ten pracownik jest na chorobowym i tyle. I tutaj jeszcze jedno. Mówi Pan, że sprawa jest bardzo ważna. Ludzie, to gdzie my żyjemy? W jakim świecie? 28 listopada zdarzyła się sytuacja odnośnie ksiąg, a zarząd raczył nas powiadomić dopiero 3 miesiące po tym. Sprawa bardzo ważna. Przed chwilą, żeście słyszeli słowa Pana starosty, no to już świat leży na łopatkach. Co tam, Panie starosto, w ogóle wygaduje? Pan nie zrozumiał, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Powiedziałem dokładnie, powtórzę jeszcze raz. Z jednej strony czyni Pan tą sprawę bardzo ważną, a z drugiej strony Pan nie wyśmiewa. Jeszcze raz powtarzam. Wszelkie informacje, które są podawane i powielane, jakoby w starostwie zaginęły księgi rachunkowe z informacjami nieprawdziwymi. Zakres kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej obejmował bardzo szeroki katalog kontroli. Stwierdzono, że część, ja to odczytałem, część księg syntetycznych organu prowadzona była nierzetelnie. Proszę nie powielać to, co zrobił Pan przed chwilą, że nie ma ksiąg rachunkowych, że dotyczą te nieprawidłowości całości ksiąg rachunkowych. Są to informacje nieprawdziwe. Dziękuję bardzo. Bardzo rado, Szanowni Państwo, na nasze obrady przybył Pan poseł Waldemar Andzel. Serdecznie witam Pana posła. Pragnę jeszcze dodać do tych informacji, które złożył Pan starosta, że w tą niedzielę 23 lutego w gminie Ogrodzieniec, w miejscowości Ryczów, odbyła się 3-dniowa uroczystość 23 kwietnia tej uroczystości. 70. rocznica pacyfikacji wsi Ryczów. W uroczystości tej uczestniczył bowiem. Była moja skromna osoba, był Pan Radny Leszek Jaros, był Pan Radny Karcz, był Pan Radny Artur Jaroś. Był Pan Naczelnik Tadeusz Czapiński. Zachowaliśmy się godnie, jak się winni zachować ci, którzy zawdzięczają życie i wolność tym, którzy zginęli 21 lutego 1944 roku w czasie pacyfikacji wsi. Złożyliśmy wiązankę, wystąpienie przewodniczącego rady, złożyliśmy hołd w imieniu wszystkich mieszkańców.
część wywiadu tym wszystkim, którzy zginęli w terenie. To taka informacja, która gdzieś tam być może umknęła. I przystępujemy do punktu 5. Interpelacji i zapytania rady. Bardzo proszę pan radny Leszek Wojtowski. Szanowni Państwo, nie chcę się odnosić do tej wcześniejszej dyskusji, natomiast miałem takie szczęście być tutaj dwie kadencje starostą. Tyle kontroli, ile jest regionalnej listy, NIK-u, jeszcze innych ciał, które są właśnie do kontroli, nigdy nie wyszła taka sprawa, że tam gdzieś coś zginęło i brakło. Ja się podpisałem pod tym wnioskiem, żeby była ta sesja, bo mnie chodzi o jedną sprawę, o wyjaśnienie. Proszę Państwa, nie może być w takim małym gronie, jakim my jesteśmy, jakiś niedomówień. Ja mam starą zasadę, jeżeli coś, to trzeba odciąć i to przy samym, że tak powiem, źródłem. Odciąć, wyjaśnić i przejść normalnie do porządku dziennego. Gwarantuję Państwu, nie jestem do tego upoważniony, bo nie jestem starostą, że wszystkie dokumenty, które są prowadzone w starostwie, są na pewno w jakiś sposób do odzyskania, do znalezienia i nie ma tu żadnych sygnałów ani znamion jakichś przestępstw finansowych, żebyśmy mieli tutaj gasnąć w temacie. Ale to tak na marginesie. Ja chciałem się odnieść, proszę Państwa, do sprawy, którą można skończyć w spoku. Jak się z boku patrzę na Wojosa, że on jest już maniak, który ma jakiegoś, że tak powiem, jakieś obsesję na punkcie obwodnic. Tak, mam ją. Z prostej przyczyny, bo dzisiaj jadąc na sesję, stałem ponad 17 minut. Przed działkami już był korek, przed zawierciem, już nie mówię o wyjechaniu w porębie na drugą stronę porębie. I wiosna, proszę Państwa. No bo można powiedzieć, że miesiąc grudnia jest wiosną. Prawda. Tak jak w prawie, określona jest sprawa zabezpieczenia finansowego dla tej obwodnicy. Mówił poseł Borkowski na Facebooku, tam jest taka strona, walka o obwodnicę, że mam odpowiedź od marszałka Sekuły. Marszałek Sekuła na moją interpelację odpowiedział staroście Zawierzyńskiemu, który to z kolei tą odpowiedź przysłał do mnie. Jest jeszcze po drodze odpowiedź Staszka Dąbrowy w tej sprawie. I panuje już taka fantastyczna, fajna atmosfera, już mamy pieniądze załatwione. Bo mam spokojnie, dlatego zadaję pytanie. Panie starosto, czy zarząd powiatu zawierzyńskiego ma wiedzę względnie jakiejkolwiek informacji w tej sprawie, że te pieniądze w nowym rozstaniu są zabezpieczone dla powiatu zawierzyńskiego? Ja proszę Państwa pytam to w formie interpelacji i chcę odpowiedzieć na papierku. Dlatego, że ja maniakalnie nie zbieram dokumentację w tym temacie, bo ta dokumentacja jest niepotrzebna, jak mnie policja będzie ścigała za podpady na drodze. Że ktoś, nikt nic nie mówił, nic się nie wiedział. I drugie pytanie. Czy możliwa jest rozmowa w tej sprawie starosty zarządu z zarządem marszałkiem województwa śląskiego? I trzecie, takie uzupełniające pytanie. Czy nie uważacie Państwo w zarządzie, że jest potrzeba koordynacja działań w tym zakresie po stronie Urzędu Miasta i Starostwa? Ja mówię o instytucjach samorządowych. Nie mówię o tym ruchu społecznym, bo ruch społeczny no, to my, moje ugrupowanie między innymi, w imieniu którego tutaj ten temat poruszam. I chodzi o to, żeby tak, żeby... Zadajemy Wam krótkie pytanie, jako radny i jednocześnie jako człowiek odpowiedzialny za tą formę społeczną. Jakie jeszcze działania należy podjąć, żebyśmy się po prostu, mówiąc brutalnie, załapali w tym nowym rozdaniu. I ja bym sobie pozwolił, panie przewodniczący, kontynuując ten temat, o przedstawienie takiego apelu. Jeżeli jest potrzeba, można go zredagować i tak jak państwu będzie odpowiadało. Chodzi mi o apel nas, radnych powiatu zawierzyńskiego, do sejmikowców województwa śląskiego i do pana marszałka. I ja przeczytam ten tekst. Radni powiatu zawierzyńskiego zwracają się do Państwa z apelem o uwzględnienie w negocjowanym kontrakcie regionalnym naszego województwa zadania inwestycyjnego związanego z budową obwodnicy DK78 w powiecie zawierzyńskim. Podjęto już decyzję o znaczeniu tej inwestycji dla województwa, bo takie dokumenty są takie zapisy na zarządzie. W
wymagają jednoznacznego zabezpieczenia finansowego. Takie możliwości daje nam perspektywa finansowa, nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020. Nasze starania Starej Obwodnicy wspiera społeczna aktywność mieszkańców powiatu zawierczańskiego, żądających zdecydowanego przyspieszenia realizacji pierwszego odcinka Porywa Zawiercie. Stowarzyszenie i tu by się podpisali rady. Czy byłaby Państwa akceptacja? Panie radny, ja myślę, że bylibyśmy co najmniej niepoważni, gdyby ktokolwiek był przeciwko budowie obwodnicy. Albo przyklasnąć takie działanie, które Pan prowadzi w celu przyspieszenia budowy obwodnicy. A ten apel przekazalibyśmy naszemu wojewódzkiemu sejmikowcowi, bo jest wariant sejmikowcem, a po drugiej stronie Wy jako zarząd moglibyście z takim apelem wystąpić do marszałka. Okej? Okay? Panie radny, ja mam taką propozycję, ponieważ my będziemy mieli przerwę. Biuro Rady wydrukuje. Tak, wydrukuję, tylko mój mail nie przeszedł coś, ale ja to wyjaśnię z tobą. Niech każdy z radnych otrzyma ten tekst na piśmie. Poprzednio przegłosujemy, albo przyjmiemy przez aklamację. Przez aklamację. Przyjmiemy przez aklamację ten apel. Tak. I podpiszemy się wszyscy pod tym apelem. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa pragnie zabrać głos? Pan radny, ja sam. W jakim celu zatrudnia tutejszy urząd dwóch radców prawnych
jeśli potrzebne są jeszcze kancelarie zewnętrzne? To do pana pytanie. I panie Szczygłowski, ja nie słyszałem nigdy, jak się pan wypowiada, nawet głosu pana nie znam, to też mam pytanie do pana. Jak zakończyła się sprawa zwolnienia z pracy PM Wojciechowskiego? Czy powiat poniósł z tego tytułu jakieś koszty? Czy w takim razie starosta się sam bronił, czy miał swoich obrońców? Jeśli starosta miał obrońców, to czy wynajęci byli oni za pieniądze prywatne, czy też powiatowe? Proszę pamiętać, że są to pieniądze publiczne. I tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa pragnie zabrać głos? Szanowni Państwo, te sprawy, krótkie sprawy. Otóż w moim wystąpieniu pan starosta w sprawozdaniu wspomniał o Powiatowej Radzie Sportu, czyli sprawozdania. Natomiast myśmy na komisji promocji bardzo zarządu trzy wnioski. Ja rozumiem, że to chyba odpowiedź będzie na te wnioski na komisję. Natomiast dla mnie jakby istotna jest jedna rzecz, to jest kwestia rekomendacji członków Powiatowej Rady Sportu, czyli przedstawicieli poszczególnych gmin, do udziału w komisjach, możliwości udziału w pracach komisji oświaty właśnie w sprawach sportowych. Ważny jest to czynnik i prosiłbym, żebyśmy tutaj, żeby zarząd w tym zakresie określił swoje stanowisko dosyć szybko, ponieważ no, okazuje się, że wychodzi brak koordynacji między działaniami tych komisji i organizacją sportową. Nam to wyszło i na Komisji Porządku Publicznego, i wyszło nam właśnie przy podsumowaniu na Komisji Promocji. Myślę, że usprawni to działanie. I druga rzecz, krótko wiedzę, wracam do SOR-u. Stan aktualny, jak idzie sprawa zakupu sprzętu, przygotowania do uruchomienia, ewentualne symulacje na blokady i kontraktowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa pragnie zabrać jeszcze głos w interpelacji? Jak bardzo? Proszę pan radny Krzysztof. Tak, chciałbym się szanowni radni, zwracam się jeszcze pytanie, dotyczące drogi przez Otole Pawło Powiatowej, ponieważ zwracałem się z tą sprawą bodajże w listopadzie. Chodziło o uzupełnienia dziur, które tam się pojawiły. Pan zimno właśnie. Firma w tym projektu dość oszczędnie obeszła się z drogami. Zatem myślę, że nie powinno być większej trudności z wykonaniem właśnie na tym odcinku bieżącym zupełnie możliwie jak najwcześniejszym okresie wydatku na bardzo duże dziury, które tam się jak również po raz kolejny w sprawie zeszkolenowania drogi, która w części została na przykładem być pożarowana. Zrobił tam pod górę, chodzi jeszcze o stronę gorzej, bo idzie kościoła. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jeszcze pragnie złożyć interpelację? Nie widzę. Zamykam punkt zgłaszania interpelacji. Obecnie przejmuję, przechodzimy do uchwały. Pierwsza uchwała na punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania działalności Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Zawierciu w 2013 roku wraz z wykazem potrzeb powiatu w sferze pomocy społecznej. Otwieram dyskusję i pytam pana przewodniczącego Komisji Zdrowia. Pytam pana przewodniczącego Komisji Zdrowia, jakie komisja wypracowała stanowisko na swoim posiedzeniu? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych analizowała wszystkie projekty uchwał dotyczących tematów z kompetencji naszej Rady. I tak, przyjęto sprawozdanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2013 rok. Zaopiniowano statut, projekt tego statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. A
Panie radny, ja mam taką prośbę, panie przewodniczący. Ponieważ to pytanie mówił słusznie, panie kierownik, bo mamy później problemy z otworzeniem tego. Jakby do mikrofonu może przenośnego. Bardzo proszę, panie przewodniczący, może powtórzyć od początku. Dobrze? To jeszcze raz proszę bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych analizowała wszystkie projekty uchwał będące w kompetencji naszej komisji. I tak. Zaopiniowano przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2013 rok. Następnie analizowano projekt uchwalenia nowego statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, projekt przystąpienia do realizacji programu wyrównywania różnic między regionami 2 finansowany ze środków PFRON, projekt uchwały w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020, a także zgłoszony dzisiaj do porządku obrad projekt z zakresu finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON. Wszystkie te projekty uchwał zostały zaopiniowane przez Komisję jednogłośnie i rekomendujemy je Wysokiej Radzie do przyjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za czytelne i przyspieszające pracę sesji stanowisko Komisji Zdrowia i Przewodniczącego. W dyskusji jesteśmy. Kto z Państwa pragnie zabrać głos? Nie widzę. Ja ze swojej strony pragnę zauważyć, że to jest kolejny rok. Pragnę sobie przypomnieć, że jestem radnym od początku istnienia powiatu w tej komisji. I powiem, że te sprawozdania są piękne, czytelne, soczyste, działające w wyobraźni. Nawet ktoś, kto jest mniej zorientowany w tej tematyce, może sobie wyrobić zdanie. Prawie się tutaj bardzo specjalistą, prawie pragnę pogratulować tym wszystkim, którzy przygotowują tego rodzaju dokumenty. Jeżeli nie ma innego głosu, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Pytam, kto z Państwa, panów radnych, za przyjęcie projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Widzę, że wszyscy. Dziękuję. Jednogłośnie Rada przyjęła projekt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu. Otwieram dyskusję. Pan przewodniczący Zygmunt Nowik powiedział, że stanowisko wypracowała Komisja Zdrowia. Rekomenduję. Pytam, czy są jakieś głosy w dyskusji? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie. Kto jest za? Stwierdzam, że wszyscy. Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia w 2014 roku do realizacji programu wyrównywania różnic między regionami 2 finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób. Otwieram dyskusję. Pan przewodniczący powiedział tak. Komisja powiedziała na komisji swojej. Pytam, czy są głosy w dyskusji. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Wszyscy dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania starosty zawierciańskiego z działalności Komisji Budżetu Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku. Otwieram dyskusję i pytam pana przewodniczącego Komisji Budżetu, jakie komisja wypracowała stanowisko. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos? Nie widzę. Zapytam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Wszyscy dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020. Otwieram dyskusję. Pragnę przypomnieć, że pan przewodniczący Komisji Zdrowia powiedział, że komisja rekomenduje ten projekt uchwały pod obrady Sejmu do zaakceptowania. Pytam Sejmu. Być może, że przyszło się do odpowiedzi, panie radny. Bo to była taka wstawka, że odpowiedzi. Oczywiście,
Pytam, czy są jakieś głosy dyskusji? Nie wiem, tak na dyskusję przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Wszyscy. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok. Otwieram dyskusję i pytam pana przewodniczącego komisji budżetu, jakie stanowisko wypracowała komisja? Dziękuję. Ktoś z państwa pragnie zabrać głos? Nie. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Wszyscy. Dziękuję bardzo. Ale jednogłośnie przyjął projekt. I punkt 12 prezydentu, który odniósł od rady pan starosta. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podniesienia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu nadzwyczajnego w 2014 roku za okresu rehabilitacji zawodowej i społecznej instytucji niepełnosprawnych. Pan przewodniczący, otwieram dyskusję, pan przewodniczący Kowi przyjmie wypowiedział jakie stanowisko zajęła Komisja Zdrowia. Pytam, czy są głosy w dyskusji. Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto za? Dziękuję. Jednogłośnie. Punkt 13. Informacja samodzielnych publicznych zarządów opieki zdrowotnej prowadzonej przez powiat Podarowiska w zakupach sprzętu i armatury medycznej w 2013 roku. Państwo otrzymaliście te informacje, tego nie głosujemy, tylko przyjmujemy go przez aklamację. Czy ktoś, chyba że ktoś zadał pytanie? Rada przyjęła przez aklamację. I punkt 14. Informacja przewodniczącego Rady Powiatu o pracy między sesjami i otrzymanej korespondencji. 20 stycznia. Szpital powiatowy zawierzył 4000 struktury należności struktury zobowiązań na rachunki zawodowych. Będzie przerwa, bo to będzie starosta. Będzie przerwa, pan starosta będzie na czym się trzyma. Proszę państwa, będzie przerwa. Zapraszam wszystkich na pocztę, jak państwo wiecie, dziś jest już czwartek. A ponadto, jak zobowiązałem się, biuro rady wydrukuje apel, o którym mówił pan radny Leszek Podkaz, który chcemy otrzymać po wszędzie. Pozwolicie państwo, że wrócę do mojego sprawozdania. Proszę, 20 stycznia. Szpital powiatowy w zawiercie dotyczące struktury należności, struktury zobowiązań oraz rachunków zysków zgadzamy się w grudniu 2013. 23 stycznia. Apel Stowarzyszenia Amazonek i osób z problemami onkologicznymi dotyczącymi uruchomienia pracowni chemioterapii w szpitalu wymiarowym do wyznaczenia poradni onkologicznej. Rokiem Henryka Słonika, podjęto na 18 listopada
otrzymaliście z prośbą o uprzednienie wśród społeczności lokalnej oraz podjęcie działań mających na celu upamiętnienie osoby Henryka i są to przekazane do Komisji Promocji. Komisja przyjęła bez podjęcia dalszych działań. 5 lutego w Wojewódzkim Instytucie Ochrony Środowiska w Katowicach przesłał publikację Stan środowiska w województwie śląskim 2013. 7 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Katowicach doręcza podpis prawomocnego postanowienia wraz z uzasadnieniem przed wyjściem wyboru wicestarosty. Wojewódzki Sąd Administracyjny postanawia odrzucić skargę Zbigniewa Roka, Jana Zamory, Henryka Karcza i Konrada Grona. 13 lutego pismo Wydziału Edukacji przekazujące sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W roku 2013 w szkołach prowadzonych przez Konferencję Wycięcki pismo skierowane do Komisji Edukacji Publicznej. I 18 lutego szpital powiatowy w Zawiercie dotyczące struktury należności, struktury zobowiązań oraz rachunku zysków i strat za miesiąc styczeń 2014. Ogłaszam 20-minutową przerwę. Obecnie proszę pana starostę. Starostę proszę o udzielenie odpowiedzi na interpelację ze zgodnia. Tylko ja mam taką prośbę. Już kolejną sesję. Uchwaliliśmy statut prawie jednogłośnie. Pracowaliśmy długo, szarpaliśmy się, przesuwaliśmy sesji na sesję. I zapisania zbieraliśmy się. Interpelacje składa się na piśmie. Do zapytania. Do dnia. Dobrze. Zapytanie. Interpelacje w waszych sprawach. Ale bardzo proszę, radni, aby mimo wszystko przynosić. To jest taki stan. Kiedyś to zmieni, bo my już pewno nie wiem. Ale jak ktoś kiedyś zmieni, to chętnie będzie. Panie starosto, udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, postaram się odpowiedzieć w miarę możliwości na pytania zadane przez radnych, zaczynając od interpelacji pana starosty Wojtasa. Tak, oczywiście. Z naszej strony jak najbardziej będzie wola takiego spotkania z zarządem województwa, tym bardziej, że w ostatnich miesiącach skład osobowy zarządu województwa uległ pewnym zmianom, więc być może będzie inne, większe zrozumienie dla tych naszych problemów, z jakimi się borykamy od wielu lat. Natomiast co do zapewnienia tych środków na tej liście, zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że no tak naprawdę są to takie pobożne życzenia, ale także ten apel, który dzisiaj pan starosta Wojtas tutaj nam przygotował, pod którym wszyscy radni złożyli swój podpis, no będzie takie kolejne wsparcie tych starań, tych zabiegów, żeby ta obwodnica Zawiercia w końcu powstała. I powiem tak, no to nie chcę mówić o Grodzicach, która też jest w planach i jeszcze z czego się nagra. Na pytanie odnośnie inwestycji drogowych pana radnego Wrony, to już pan dyrektor Edmund odpowie, natomiast ja postaram się, żeby nie wchodzić kilkakrotnie na tą mównicę, odpowiedzieć na pozostałe pytania zadane przez panów radnych Zamorę, Jana Zamorę i Jana Marzyńskiego. Bo zapisałem tutaj to hasło księgi rachunkowe, nie chciałbym po raz kolejny do tego wracać. Ale tak można spokojnie, bo też żeśmy tutaj rozmawiali i w przerwie z radnymi. Być może tak, ta informacja była niewystarczająca. I to wywołało, no tak, była z prasy. I to wywołało te pytania i te znaki zapytania. Natomiast powiem tak, ten wniosek, nie chciałem zabierać głosu przed głosowaniem wniosku pana radnego dotyczącego powołania tego zespołu jak dodatkowego w komisji rewizyjnej, bo państwo przecież doskonale wiecie, w tak gorącej sytuacji łatwo rzucać wnioski. Przecież myśmy kiedyś powołali zespół kontrolny do tej sytuacji w szpitalu. No jak to się skończyło? I bicie piany to niczemu nie służy, a tylko wciąż niepotrzebnie komisję rewizyjną. Panie radny i wszyscy zgromadzeni,
Tak jak powiedziałem, jest prowadzone postępowanie. Niech się tym zajmą odpowiednie powołane do tego organy. Skontrolują, podsumują, wykażą i to będzie najlepsze wyjście w tej sytuacji. Ja tak naprawdę nie do końca rozumiem to zamieszanie. Wie pan, się pojawiają takie jakieś głosy, nie ma żadnego wyprowadzenia pieniędzy, nie zaginęły żadne księgi, to wszystko jest, a to czego nie ma na podstawie zgromadzonych dokumentów prowadzonych przez księgowość starostwa powiatowego, jest do tworzenia. Naprawdę nie róbmy z tego afery, nie doprowadzajmy do tego, żeby ta sytuacja, która nam się zdarzyła, urosła do rangi papier gay, bo to można brakujących papierów tak określić. Nie chciałbym już naprawdę, bo kilka razy, ja wiem, że trzeba istnieć, ale trzeba się też zastanowić. Tu na pytanie odpowie pani dyrektor, to kolejne. Jest tutaj pytanie pana radnego i też taka sytuacja. No jest to pytanie, ale pan radny Zamora na te swoje pytania, które tutaj powielił na sesji, złożył. Pan złożył zapytania do starosty powiatowego w trybie informacji o dostępie do informacji publicznej, tak? Nie dostaję. Proszę pana, przygotowujemy tą odpowiedź na piśmie. Są to pytania dość szczegółowe, pisane językiem profesjonalnym, prawniczym. Więc my też profesjonalnie musimy panu na te pytania odpowiedzieć, a tylko zaznaczyć, że to są te pytania kierowane o kancelarie adwokackie. Tam były pytania o telefony komórkowe starostów, były o delegacje. Wie pan, to naprawdę odbić dla pana delegację z 4 lat, panie to jest pracy, więc niech się pani nie cierpliwi, że czeka pani nie ma. Będą. Nikt czego przed panem nie ukrywa. Na to pytanie odnośnie, czy do wojewody starosty zwykły pracownik jechać. No wie pan, pewnie mógł. Tylko jakby to wyglądało, gdyby było 10 starostów i zająć się chciałby pracownik. Ja rozumiem, proszę państwa, że jest sesja. Pan z pana starosty widuje prawie codziennie. Albo na każdej sesji jest obecny. To bodajże w tej kadencji druga sesja, że starosty nie ma. Ale proszę wziąć pod uwagę to, co się kiedyś stało, tą tragedię. Tu nikt się nie chce fotografować. Ale my również szanujemy urząd wojewody, który osobiście podpisał zaproszenie i zgodnie z takim protokołem dobrze rozumianym, jeżeli wojewoda osobiście podpisuje zaproszenie do wręczenia promę zanieczniczonego z upoważnienia na przykład dyrektor jakiegoś wydziału, to dobrze byłoby, dobrym obyczajem byłoby, żeby starosta odebrał tę promę osobiście. Zaręczam panu, że jak pan przeczyta informacje z wręczenia promes, to te promesy odbierali starostowie, a nie ich pracownicy. Co nie oznacza, że starosta, bo tak to zabrzmiało z pana przekazu, że nas nie szanuje. Chyba kiedyś Franciszka Józefa też tak potraktowano, wysyłając na balon roczny sprzątaczki kuchennej i pokojówki. Nie bądźmy coś do tego poziomu. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę pana Wojciechowskiego, sprawa zakończyła się w sądzie ugodą, starosta nie wyraził zgody na przywrócenie pracownika do pracy, podtrzymał swoje zarzuty. W związku z tym została zawarta ugoda i została wypłacona panu, bo pan pytał o tego pracownika, kwota prawy, co to jest ugoda, tak? Kwota ugody określona tym postanowieniem, które sąd zatwierdził. Wie pan doskonale, że w trakcie tego postępowania wyszły sprawy na pana Wojciechowskiego niekorzystnej. Myślę, że dobrze się stało, że ta ugoda została zawarta. To czemu żeście kasę wypłacili? Czy pana jest to ugoda sądu? Proszę naprawdę nie przeszkadzać, jak panie radny Zamora. Jest to ugoda potwierdzona sądownie. Dlatego proszę pana, żeśmy wypłacili. Ty nie. Wracając do interpretacji, pan radny Majerzyński, rozumiem, że też jako przewodniczący komisji promocji, też jest przygotowana odpowiedź zarządu na ten wniosek komisji dotyczący członków Rady Sportu, Powiatowej Rady Sportu Podłodowości, którzy są przedstawicielami poszczególnych gmin. To jest tak, ustawa dokładnie określa, że powiat powołuje Powiatową Radę Sportu, tak? Czyli przy starości działa Powiatowa Rada Sportu, ale również podobne organy działają w gminach. Ja myślę, że to by była kwestia nawiązania współpracy z przewodniczącymi tych komisji branżowych poszczególnych gmin, czy oni, rozumiem, tych naszych członków Rady Powiatowej zapraszali. Ja tutaj oczywiście mogę się wypowiedzieć i płonić panu przewodniczącemu Rady
żeby takie... Chodzi o rekomendacje. Takie rekomendacje do gmin przesłać, ale to, jak mówię, to są niezależne od nas jednostki, które same zdecydują, czy będą chciały w tym kierunku pójść. Sprawa SOR-u to tak. W tej chwili trwa dostawa sprzętu medycznego z tego dużego pakietu, czyli drugiej części inwestycyjnej. Tak jak tutaj kiedyś mówiłem, ta pierwsza część to była programka, później to wyposażenie. W tym tygodniu myśmy dostali dosyć dużą przesyłkę, jeśli chodzi o stoły operacyjne. No widać na tym SOR-ze, że się zagęszcza ten sprzęt i nie są już to puste pomieszczenia. W tym ostatnim postępowaniu rozstrzygnięto 4 pakiety z tego ostatniego postępowania. Tam była między innymi napisane pompa infuzyjna, wanna, wózek do mycia leżących pacjentów, aparat rentgen. Całe szczęście, że to się ten rentgen udało rozstrzygnąć. Negatoskop cyfrowy, 4 sztuki. Zostało nam w tej chwili, nie złożono ofert, zostało nam w tej chwili na około 163 tysiące zakup sprzętu. To było w 3 pakietach. Myśmy to prosili jeszcze, żeby łatwo składać tych ofert na 7 pakietów. Tak więc to są takie rzeczy, proszę Państwa, jak stolik zabiegowy, zestaw do ogrzewania pacjenta, aparat EKG jest jeden, to też taki sprzęt, na który nie złożono oferty. Mamy nadzieję, że mam napisane, że w terminie nie krótszym niż 10 dni zostaną podpisane umowy po rozstrzygnięciu. Oczywiście się spodziewam, bo to będzie przetarg krótki, to nie jest unijny przetarg, to się spodziewam, że bardzo to musi nastąpić. Natomiast przed nami są te procedury na tomograf i myślę, że w tej chwili mamy inwestora zastępczego, podpisanie umowy. Czekamy na zgodę na wstępstwo z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. To 3 tygodnie powinniśmy ogłosić przetarg na tomograf. Środki Państwo zabezpieczyliście, także to jest. Mam nadzieję, że uda nam się to nie zrealizować. I na pytanie pana radnego Brony, pan dyrektor Kusek, a na pytanie pana radnego Zamory, pani dyrektor szpitala. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Starosto. W odpowiedzi na interpelację pana radnego Krzysztofa Brony dotyczącą uzupełnienia dziur przez Opolę Małą będzie rozwiązana w następujący sposób. Możliwe do uzupełnienia masą na zimno od jutra i polecenie już zostało wydane. Resztę prac, gdzie są większe ubytki, w terminie późniejszym do 30 kwietnia. Zdesponowanie jezdni, szef środkowy, na odcinku Żarnowiec Boża Pola do 15 maja bieżącego roku. Poprzednie uwagi dotyczące tego odcinka drogi zostały wykonane w 2013 roku i obejmowały odcinek Zamiechówka Gmina. Do szpitala, wówczas muszę wypowiedzieć umowę na listę przyjęć.
i wtedy wystąpimy o kontraktowanie dla osoby. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Czy Państwo radni jesteście usatysfakcjonowani? Nie, Pana Wójta Starostowego. To już Pan Przewodniczący nie wyznaczy, to jest na głosę. Było tradycją, że starosta, ale jest w zastępstwie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, wiem, że... Panie Przewodniczący, no zarząd, no biorą kasę. Ja nie zadawałem Panu staroście pytania odnośnie zakończenia się sprawy zwolnienia Pana Wojciechowskiego. Nie wiem, czy to Panu Barczykowi, czy Panu Szczygłowskiemu, bo już nie mam, nie zapisałem sobie do prostu, a słabo mam pamięć, zawsze pamiętam, co chcę zapomnieć. I nie dostałem odpowiedzi, jakie i ile kancelarii prawnych na dzień dzisiejszy obsługuje tutaj się urząd. Nie wiem, czy Pan, to Pan Barczyk chyba miał mnie odpowiedzieć, prawda? Nie usłyszałem, mamy już ludzi. Pragnę, niech Pan Starosta odpowie, to Panie Radny Zamora. Jeśli dopatruję tutaj Pana wypowiedzi na wątpliwości. Pozwoli Pan, że wyjaśnię. Interpelację składa się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady do Zarządu. To Pan Starosta odpowiada, Pan Starosta odpowiada lub wyznacza, Pan Starosta. To nie radny wyznacza, kto ma odpowiedzieć. Pan jakby wszedł w inne buty, no. No być może, że wyprzedza Pan fakty, no ja tego nie wiem, no wie Pan może. Ale to Pan Starosta odpowiada lub wyznacza osobę, a Pan wyznacza, że... Pan Starosta nie ma i Pan Starosta nie odpowie. Pan Starosta lub wicestarosta. Dzisiaj przywitałam... Pan nie odpowiedział na to pytanie. Jakie... Dobrze, dobrze. Ale ja nie o tym mówię, ja tylko mówię, czy jaka jest kompetencja bez tych odpowiedzi lub wyznaczenia do odpowiedzi. Panie Starosto, po co nas organizować sesję? Nie przychodzimy, bo nikt nie odpowie. Rafał Korcu, jestem starosta Dewierczyński, posiadający upoważnienie do zastępowania starosty. Ale wie Pan, starosta nie do upoważnienia, żebym upoważniał kolejnych członków zarządu na udzielanie odpowiedzi na interpelację, bo nie przewidział takiej ewentualności, że Pan mi zadawał i robił kupinę z tej rady. Interpelację radnemu Szczygłowskiemu. Proszę Pana, starosta Grupa, starosta Orci, starosta Barczyk mają nawiązaną umowę o pracę z tym budynkiem, z tym starostem i reprezentują zarząd powiatu przed Państwem. A ja jestem naszym pracodawcą. Wszyscy radni jesteście naszymi pracodawcami. Tylko Pan się bardzo wyróżnia. Głos ma udzielony Pan starosta, nie kto inny. Normalnie Pan z roboty. Jest Pan cynicznie złośliwy. I to już przestaje być śmieszne. Na każdej sesji robi Pan kawałek z tej rady. Odpowiedziałem Panu na pytanie, proszę mnie przerywać, że otrzyma Pan odpowiedź na piśmie, na pytania, które Pan złożył na piśmie przed sesją. I proszę tego nie powielać i obawiać się dodatkową pracą pracowników tego starostwa, których i tak nie jest zbyt wielu. Ja nie upoważniłem Pana Barczyka, Pana Szczygłowskiego, Pana Wilka, ani Pana do odpowiadania na jakiekolwiek informacje i interpelacje, której Pan nie złożył, tylko złożył Pan zapytanie. I odpowiedziałem na nie, tak jak powiedziałem, w miarę możliwości tego, jak będę potrafił na nie odpowiedzieć, bo wie Pan, że Pana pytania się dużą dozą ciekawości, szczegółowości i dlatego chcę to zrobić na piśmie, żeby nie popełniać błędu, żeby Pan tu nie chodził po raz dziesiąty i żeby Pan nie powielał tych pytań. Trzeba było powiedzieć i odpowiadać. To już powiedziałem. No, a Pan mówi na dyskusje, polemiki, ad vocem, nie kończące się ad vocem. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że odpowiedzi na interpelację zostały wyczerpane. Ja powiem, w czasie przerwy rozmawiałem w sprawie udzielenia głosu panu posłowi, nie widzę pana posła. Pan poseł przyszedł i zamykał odpowiedzi na interpelację i wszyscy nie wiedzą, co to są wnioski. Może proszę sprawdzić, panie dyrektorze, może tam pan poseł. Panie pośle, zgodnie z umową zapraszam. Panie Przewodniczący, Rado, Panie Starosto, Przewodniczący.
bardzo za udzielenie głosu. Ja chciałem się skupić głównie na tematach sytuacji w państwie. My bardzo mocno podnosimy pewne kwestie. Ostatnio przyjęliśmy całościowy program Czasem Zdrowia, Praca, Rodzina. Właściwie te tematy głównie, na tych tematach się głównie skupiamy, ale oczywiście nie tylko. Sytuacja w państwie jest dramatyczna. Bezrobocie jest olbrzymie, 14%. Wzrost gospodarczy państwa jest niewielki. Wzrost zadłużenia państwa wynosi 950 miliardów złotych. Rząd jedynie zrobił dla ratowania właściwie sytuacji budżetu państwa przed konkretnym krachem finansowym skok na kasę otwartych funduszy emerytalnych. Jak państwo słyszeliście, zostało przelanych do ZUS-u, żeby ratować finanse, 154 miliardy złotych. Oczywiście to jest tylko połowa pieniędzy, które są zgromadzone w OPE przez kilkanaście lat, gdy także moich pieniędzy zbieramy. Ale odnośnie bezrobocia bardzo mocno podnosimy, żeby zostały zwiększone środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W Funduszu Pracy jest 10 miliardów złotych zgromadzone, które blokuje minister finansów. My wnosimy przynajmniej użycie, żeby środki na aktywizację były zwiększone o miliard złotych, no, ale rząd jest na te postulaty. Bezrobocie rośnie, szczególnie na tych terenach właśnie w powiatach ziemskich, tak powiat Będziński, gdzie jest 16% stopa bezrobocia, czy powiat Zajwiecieński, gdzie jest stopa 18%. To bezrobocie tak naprawdę od dłuższego czasu nie spada, jest ciągle na tym samym poziomie, prawie w rozwoju w tym względzie państwa. Także to są, mówię, główny temat. Ja ostatnio w parlamencie także poruszyłem temat polskiej grupy pocztowej, sprzedaży na 500 milionów, która wygrała firma Cypryjska, przegrała polska duża firma Poczta Polska. Czy będzie prowadziło tak naprawdę w dłuższej perspektywie do upadku, uważamy, Poczty Polskiej, takie działanie rządu. Odnośnie tego, co tu było poruszane, zaraz pewnie czas minie, to ja nadal będę popierał tą deklarację, także składałem. Będę pewnie w tym roku na pewno także z interpelacją w tej sprawie występował odnośnie budowy obwodnicy wokół Goręby, Zawiercia aż do Szczekocin i na pewno dalej zalecałbym te akcje, które były robione w zeszłym roku, bo ta sytuacja nigdy do końca nie będzie pewna. Tak było z odcinkiem budowy, były środki, było projekt, wszystko było zaklepane od Pyrząc do Strykowa, 160 km autostrady, która no, nie została wykończona, ja wiem, tylko że z 4000 km, które miały powstać drugi autostrad, w tym okresie 2.7, 2.14, no, 1200 km powstało. Także no, większość środków nie została wykorzystana. Ta obwodnica już dawno powinna w tym okresie 2.8, 2.14 powstać. Tak naprawdę, gdyby ten rząd PO-PSL działał na najbliższe polskie możliwości, mam nadzieję, że w najbliższych wyborach teraz do Europarlamentu dostanie czerwoną kartkę i w wyborach przynajmniej do Sejmiku, bo to są najbardziej polityczne wybory w tym roku. Także tą czerwoną kartkę koalicja rządowa PO-PSL dostanie. Za te działania jest potrzebna całościowa zmiana polityki w tym kraju. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mieszkańców powiatu Zawierzchnickiego. Ja jestem w kontakcie, tu jestem z gminami, ze wszystkimi gminami systematycznie, jako chyba jedyny parlamentarzysta w tym okręgu. Jeszcze kontaktuję się właśnie z samorządowcem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy ktoś z państwa wolnych chce sobie pragnie zabrać głos? Nie widzę. Wszystkim dziękuję za udział. Zamykam 46. sesję Rady Urzędu.